Cześć, witaj bardzo serdecznie. Dzisiaj zacznę od tematu niezwiązanego bezpośrednio z kryptami, z kryptowalutami. Natomiast chcę Ci pokazać, że jest taki kanał i czy nawet program bardziej, projekt, który się nazywa Veto, i na ich stronie internetowej, do której Cię zachęcam, czyli veto.media, to są media wolnościowe. Przedstawiają to, co się dzieje z punktu widzenia człowieka wolnościowego, czyli z takim podejściem który chce, że tak powiem, sam stanowić o sobie, sam chce zarabiać, nie chce dostawać żadnej jelomorzyny od państwa i tak dalej no i chce, żeby świat funkcjonował, że tak powiem, normalnie. Więc mówimy tutaj o projekcie, który się nazywa Veto. Na tym projekcie oczywiście oni mają swoją, swojego własny, swój własny kanał na YouTubie, który tutaj widzisz, czyli Veto Media. Pojawiają się bardzo fajne osoby, jeżeli chodzi o kwestie wiedzy, i zachęcam cię do tego, żeby śledzić właśnie ich kanał. Tutaj na przykład masz takiego inwestora, który się nazywa Long Term, który mówi o inwestowaniu m.in. na giełdzie polskiej czy też amerykańskiej i jest takich osób jest dużo, co zresztą można zobaczyć sobie właśnie tutaj na filmikach, z kim robią wywiady, między innymi na przykład z Kamilem Gancarzem, jeżeli chodzi o kwestie związane z kryptowalutami, czy na przykład właśnie mówią o kwestii podejścia do Nowej konstytucji opartej na wirze. Więc to są takie elementy, które warto śledzić, jeżeli. Chcesz, krótko mówiąc, żyć w wolnym kraju, śledź to, co się dzieje. Jest takich osób coraz więcej. No i te media społecznościowe, wolnościowe są, tak, tak bardzo, można powiedzieć, w tej chwili na topie. Jak zobaczysz, mamy tutaj ponad 403 tysiące subskrypcji, więc to jest bardzo fajny projekt. I tutaj na jednej z podstron Veto Cash, gdzie możesz między innymi z różnych rzeczy otrzymywać jeszcze Vetosi, możesz sobie zobaczyć, jakie tematy Cię interesują, na przykład po wejściu na kryptowaluty. Mamy coś takiego, że wybieramy swój temat, czyli zagadnienie, które nas na przykład interesuje i możemy sobie na przykład wejść i zobaczyć, co chcielibyśmy uzyskać. Na przykład konsultacje z Lechem Wilczyńskim, doktorem Leksem, czy konsultacje na przykład z Cezarym Grafem, czy inwestycja w startup właśnie Kamila Gancarza i tak dalej. To są rzeczy, które tutaj znajdziesz podpowiedzi, w jaki sposób zrobić i to wszystko właśnie masz na kanale Veto Media, kanale na projekcie, stronie internetowej Veto Media. Jak widzisz tutaj te też są informacje, które bardzo często nawet u siebie na Facebooku puszczam, bo śledzę ich już od bardzo bardzo, bardzo dawna, więc postanowiłem też o tym właśnie w Tobie powiedzieć i przechodzimy do świata kryptowalut. Mapa wielorybów inwestujących na giełdzie, czyli inflow. Zobaczcie, znowuż mamy dosyć spory e, inwestycje związane z tymi małymi częściami, jeżeli chodzi od 0 do 0,1 bitcoina. Popatrzmy, jak to wygląda na kolejnych zakresach. No i wieloryby powyżej 10 tysięcy, popatrz, tutaj mamy... Pojawiające się inwestycje powyżej 10 tysięcy bitcoinów, co jest dosyć ważne z punktu widzenia informacji, które za chwilę ci przekażę. Zanim to jeszcze popatrzmy sobie na wykres, to jest oczywiście wykres w euro. Jak wiesz, na samym krekenie tutaj zazwyczaj trzymają właśnie wykresy w euro. Popatrz, tutaj jest taka jedna linia, o której bardzo często mówię, to jest ta linia, tak? I zobaczcie, jak ładnie ta linia tutaj robi ważną robotę, w szczególności można było zobaczyć to, w tym tutaj zakresie. Ok. A teraz jak przejdziemy sobie na większy poziom, to mamy to są świeczki miesięczne. Jak pamiętasz, skończyliśmy świeczkę listopadową, to, co powiedziałem, jeżeli chodzi o Bitcoina, to że najprawdopodobniej grudzień zacznie się nam właśnie w kwestii konsolidacji, właśnie pomiędzy tymi dwoma poziomami. I zobaczcie ładnie tutaj na tym moim akurat trend linii, którą sobie wyznaczyłem, dotknęliśmy właśnie tej niebieskiej trend linii. To są świeczki miesięczne, natomiast popatrz jak to wygląda na tygodniowych. Tygodniowe to jest to co wcześniej powiedziałem, że one jakby będziemy widzieć tutaj ten ruch właśnie w bok jak widzisz tutaj mamy taki kanał i najprawdopodobniej w ten sposób będzie to wyglądało. Być może na przykład kolejny tydzień okaże się, że już z takiego tutaj jak widzisz takiego ściągającego powiedzmy trójkąta no powiedzmy, że to jest trójkąt tak? ale jak te linie tutaj się ściskają to, yy, to wyznacza nam pewnego rodzaju ruch, i po tym ruchu, który tutaj jest, najprawdopodobniej będziemy widzieć wbicie do góry. Najprawdopodobniej, biorąc wszystkie informacje takie z, z tego, co się dzieje na rynku pod kątem przypływu pieniędzy, jedyną informacją, która jest, to jest to, co ostatnio też mówiłem, która może. Inaczej troszeczkę wyglądać, to jest informacja o Mondbox, czyli o tym, że będą wypłaty. Nie wiadomo, czy będzie wypłata 130 tych, tam jest 137 tysięcy z hakiem, niecałe 140 tysięcy bitcoinów, więc bardzo dużo. Nie, nie wiadomo, czy też, czy będą wszystko wypłacać, czy może częściowo, czy może to znowu znowuż opóźnią, jak to konkretnie będzie wyglądało, będziemy musieli poczekać do 15. Natomiast to, co Ci powiedziałem wcześniej, nie patrz na to, jeżeli jesteś już w kryptowalutach, jeżeli chodzi o bitcoina, to w tym momencie nie patrz na to, że to spadnie, że teraz sprzedasz i tutaj może odkupisz. Jeżeli już zainwestowałeś i zainwestowałeś to z tym odroczeniem, powiedzmy, tak, czyli mówimy tu o tych 10, 11, 12 miesiącach i wiesz, że to jest w długiej perspektywie, że to ci ma wzrosnąć, to na tym. W swoim portfelu, który hodlujesz, po prostu to trzymaj i przestań myśleć o tym, że a może teraz to spadnie, to sobie tutaj to sprzedam, tutaj sobie odkupię, a jak nie spadnie, sprzedałeś, odkupisz tu i tu spadnie, i wtedy sprzedasz. To jest taka głupia zabawa, tak naprawdę, jeżeli mówimy o inwestycji długoterminowej. Natomiast to, co możesz zrobić, na przykład, jeżeli zobaczysz tutaj taki spadek, a masz jeszcze jakieś wolne środki, a wierzysz w ten długi termin, to możesz sobie po prostu dokupić trochę bitcoina. Tak? W takim momencie, kiedy to będzie spadało. I tutaj dużo rzeczy mówi o tym, że faktycznie możemy zobaczyć ten właśnie poziom 13-13,5 tysiąca dolarów. i Ja na pewno, jak tak będzie, to na pewno to, co tutaj w tym miejscu zrobię, tak, to będę sobie pewnie gdzieś w tu, tu i tu robił jakieś zakupy. Czyli to, co mam przeznaczone na taki dokup, to właśnie w tych miejscach. Będę sobie właśnie jeszcze dokupował, w szczególności jeżeli to przebije tutaj, właśnie ten poziom tych dwóch linii, a dokładniej, żeby ci to powiedzieć, jeżeli tutaj spadniemy poniżej 17 tysięcy, 000... ok, więc poziomy, w których musiałoby to spaść, to jest mniej więcej 17 200 dolarów. Jakbyśmy tutaj spadli, to wtedy moglibyśmy zejść i wtedy najprawdopodobniej zejdziemy właśnie do poziomu 16 300 dolarów, ale jeszcze popatrzmy sobie na świeczkę miesięczną. Jak to wygląda? No ok, i tutaj ta świeczka miesięczna na najniższy poziom mieliśmy 17569 dolarów, to jest na Bitstampie. Jeżeli tutaj jakby przetestujemy tą świeczkę miesięczną w dół, no to w tym momencie możemy zobaczyć taki knot, który tutaj zejdzie trochę ponad te, poniżej tych linii. I może być ten atak właśnie jeszcze tutaj na kolejny poziom 16300 dolarów. Natomiast jeżeli tego jakby nie wybronimy, no to wtedy właśnie zobaczymy ten poziom 13 13500 dolarów. A jeżeli dojdzie jeszcze do tego Mongox może zejść niżej. Dlatego na pewno to, co ja będę robił, to jeżeli się okaże, że będziemy widzieć te poziomy w dół, które tutaj będą, tak, lub nie, bo to zależy to nie robiłbym czegoś takiego, że teraz bym sprzedawał licząc na to właśnie, że to znam spadnie, tylko ustaliłbym sobie tutaj ten poziom no jako poziom zakupu jeszcze może tutaj jakieś dwa wyżej, dlatego że nie zawsze to schodzi do takiego poziomu, a już w szczególności kiedy mamy w tej chwili tak duże zaangażowanie instytucji, co za chwilkę Ci też pokażę, jeżeli chodzi o kapitał, który napływa, to powiem Ci, że może się okazać, że, te, że to wszystko już Wszystkie pieniądze, tak naprawdę, które będą inwestowane poniżej 20 tysięcy dolarów, to że to będzie poziom, który okaże się bardzo dobrą inwestycją. Tak, także już myślę, że tutaj instytucje, wiedząc, jaki napływa kapitał, krótko mówiąc, do kryptowalut i do bitcoina, to, to, to już ten poziom kilku tysięcy dolarów może nie robić aż tak dużej różnicy. Oczywiście ono robi w dużo w zakupie i oni na pewno będą skupowali, niż zrobili takie zakupy, ale te poziomy mogą być dużo wyższe. Jeżeli chodzi o zejście, bo jeżeli teraz, na przykład, czeka kilka instytucji na to, żeby wejść, to, wiecie, to oni patrzą tylko i wyłącznie na to, żeby zgarnąć jak najwięcej dla siebie po dobrej cenie, ale też nie chcą zaprzepaścić sytuacji, że na przykład ktoś sobie powie: A, dobra, to ja na pewno odkupuję tu, a do tego na przykład miejsca nic nie zajdzie, bo wszyscy się ustawili troszeczkę wyżej. Więc. To jest dosyć istotne, biorąc pod uwagę to co się dzieje na rynku i na pewno nie zachęcam Cię do tej gry, z którą może teraz spadnie, to ja teraz sprzedam i odkupię sobie tutaj. Nie, jeżeli już jesteś w pozycji inwestycyjnej tutaj, to po prostu to trzymasz, bo trzymasz to na rok, czyli na koniec bańki, o której mówimy przez cały czas, natomiast tutaj ewentualnie możesz coś dokupić. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie, chyba że korzystasz z jednej ze strategii, która była na tym filmiku opublikowana, czyli na przykład stwierdzisz, masz, realizujesz swoje poziomy, realizujesz swoje zyski przy poszczególnych poziomach i na przykład wiesz, że jest jakaś cofka, no to w tym momencie sobie to też odkupujesz. Ale to jest opisane wszystko na tym jednym filmiku, więc możesz sobie go śmiało obejrzeć. Natomiast teraz przejdźmy do informacji. Kolejny news, to zobacz. Portfele, gdzie mamy ponad 1000 bitcoinów. Osiągnęły kolejny rekord w sieci. To jest bardzo dobra wiadomość, czyli tak naprawdę mówimy o tych portfelach no dosyć istotnych, które mają powyżej 18 milionów dolarów, więc one przez cały czas w tej chwili rosną. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o przyrost portfeli, tak zwany net przyrost, czyli zobacz, jakby ubyło trochę portfeli związanych z Bitcoinem między 100 a 500, Między 500 a 1000, ale tych portfeli powyżej 1000 mamy przypływ bardzo w tej chwili duży. To, czyli duży no, w stosunku do tych 5-10 bitcoinów, to nie, ale takich um, znaczących, że tak powiem, portfeli, czyli 1000 właśnie bitcoinów, które roznawane są w sieci już za duże portfele, no to mamy ich znaczący tak naprawdę przypływ. Idźmy dalej do kolejnej informacji. I tutaj mamy. Pamiętacie firmę MicroStrategy, która zainwestowała 425 milionów, później na poziomie 19 500 dolarów dopłaciła, że tak powiem, do swojej inwestycji kolejne 50 milionów i w tej chwili zebrali, chcieli zebrać, jak pamiętasz z jednej mojej informacji, którą podawałem, chcieli zebrać 400 milionów dolarów, zebrali 650 milionów dolarów na to, żeby kolejne pieniądze wsadzić do kryptowaluty pod nazwą Bitcoin. I jak oni to widzą, oni będą to spłacać oczywiście jako interest rates 0,75 skali roku, z tego co pamiętam. tutaj. Natomiast najważniejsze jest to, że oni dołożyli kolejne 650 milionów do sieci, co jest naprawdę no, dosyć sporą kwotą, jak wiesz. I w tej chwili ich poziom zaangażowania jest już, uwaga, to jest, to, jest, to jest absurd dla mnie, ale 1 miliard, ponad 1 miliard dolarów mają już w tej chwili zainwestowane. Sieci Bitcoin. Wow. Po prostu wow. Część z Was korzysta może z czegoś takiego, co się nazywa Revolut, czyli taki bank jakby w chmurze. W Polsce on istniał do tej pory na aplikacji, a w tej chwili zrobili jeszcze wersję desktopową. Natomiast co oni dodali, oprócz tego, że możesz kupić tam właśnie bitcoina, dodali jeszcze, kiedy, w tej chwili, kolejne kryptowaluty do tego konta. Jeżeli nie masz jeszcze rewoluta, a na przykład podróżujesz, robisz jakiekolwiek właśnie przelewy, czy to w euro, czy to w dolarach, czy w ogóle gdzieś wyjeżdżasz za granicę, a myślę, że tak, no może nie w 2020 roku, natomiast ogólnie wyjeżdżasz, rewolut jest w tej chwili najlepszą aplikacją do tego, żeby właśnie robić takie zakupy, oczywiście, jeżeli nie masz karty krypto. Natomiast jak wiesz, ja korzystam z połączenia tego wehikułu i mam konto na rewolucie, gdzie na przykład mam, wpłacam sobie złotówki, tak? a z tego konta albo euro, a z tego konta przelewam właśnie pieniądze na kartę crypto.com i dopiero z tego konta robię wszystkie moje zakupy. Dlaczego? Bo ja akurat mam 3% rabatu, nie rabatu tylko cashbacku na każdym zakupie więc ja właśnie taki wehikuł z użyciem Revoluta sobie używam. A przy okazji, właśnie jak mówimy tutaj Rewolucji, który dodaje kryptowaluty do swojego łańcucha. Jak widzisz, um, chciałem wspomnieć też właśnie o jego w ogóle podstawowej funkcji. Kolejna informacja to Ethereum. Jak mówiłem, chyba tydzień temu mniej więcej, miał powstać ETF na Ethereum sieci, czyli na Etherze tak naprawdę, i zebrali 75 milionów. I ten ETF po prostu rusza. To też jest bardzo, bardzo ważną wiadomością. Tak jak ci powiedziałem, Ether jest dla mnie w tej chwili taką kryptowalutą, która jak według mnie Bitcoin na przykład zrobi 5x, to Ether zrobi 15x albo i więcej. Ok? Więc dlatego ja mam zainwestowane pieniądze i tu, i tu i po prostu czekam, co się wydarzy. Kolejny news to Szwecja przygląda się swojemu swojemu przejściu, potencjalnemu przejściu na e-koronę, czyli na CBDC i patrzą w jaki sposób to zafunkcjonuje, kiedy to zafunkcjonuje i tak dalej. Mówią tutaj coś o chyba okresie minimum dwóch lat, ale to no. zobaczcie, to nie są informacje, które my mówimy o tym, że czy to wejdzie, czy nie wejdzie, tylko CBDC, czyli Central Bank Digital Currency po prostu będzie istniało. A to oznacza tylko i wyłącznie jedno, że będzie jedna instytucja, która wydaje, emituje te pieniądze. Nie będzie czegoś takiego jak gotówka, o której my w tej chwili mówimy, tak? Nie będzie czegoś takiego, jak gotówka. Na pewno w okresie przejściowym jeszcze będzie, ale później nie będzie czegoś takiego, jak gotówka. Wszystko będzie widoczne, każdy twój zakup. Wszystko, wszystko, wszystko. Dlatego im szybciej zobaczysz, jak wyglądają kryptowaluty, tym szybciej będziesz mógł powiedzieć, że masz to takiego jak gotówkę w ręce której, do którego podglądu nie ma rząd. Dlaczego rząd ma wiedzieć o wszystkim, co ty posiadasz? Ja jestem akurat przeciwny temu. Czy inaczej, może w idealnym świecie, utopijnym świecie, jestem za przejrzystością wszystkiego. Nie byłoby to dla mnie żadnego problemu, ale też gdybyśmy mogli prześwietlać rząd i wszystkie osoby w rządzie pod tym kątem i byłoby to jasne i czytelne. Ale jeżeli to ma być jednostronne, to jestem całkowicie przeciwny i wolę się ubezpieczyć właśnie za pomocą kryptowaluty. Kolejna informacja to jest sieć TETA. TETA to jest taki serwis streamingowy oparty mocno o kryptowaluty, no i on wprowadza dodatkowe usprawnienie w postaci smart kontraktów. No i też jest taką platformą trochę, na której część youtuberów może sobie spokojnie przejść i tak zresztą zrobi i to będzie myślę postępowało, dlatego że ograniczenia, które są na YouTubie, czy to w kwestii kryptowalut, tak jak na przykład zamknęli ostatnio kanał Majka Satosiego i to też się działo z innymi kanałami, na przykład KryptoRaportem i tak dalej. Wcześniej on, oczywiście oni odzyskali te swoje kanały, natomiast to jest coś, co jest takim działaniem dla mnie zupełnie nie fair, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, robią to najprawdopodobniej jakieś boty, które nie mają dzielnego pojęcia w ogóle, co się dzieje na tych kanałach, natomiast puszczają reklamy, gdzie są to czysto skamerskie reklamy na takim YouTubie i nic z tym totalnie nie robią. Więc to jest dla mnie totalna abstrakcja, z tym się nie zgadzam. Stąd Teta. Ja już założyłem swój kanał, założyłem już dawno, miałem Librę tak naprawdę założoną, ale w tym momencie to, co zrobiłem, to już zaczynam łączyć swój kanał YouTube właśnie z kanałem Libra. Libra TV. Kolejna informacja: to zobacz, na WordPressie powstaje wtyczka, której tak naprawdę będzie można skorzystać, jeżeli chodzi o reklamę, czyli bezpośrednio będzie można zapłacić, właśnie, w Ethereum. A więc to są fajne takie użyteczności, które już są wprowadzane właśnie do takiego, nazwijmy to normalnego funkcjonowania. I zobacz, jak to wygląda. Tu jest moja strona. Na której są właśnie wszystkie te linki pozaznaczane, linki krypto, tak zwane, no i tutaj masz między m.in. właśnie um, banner do Blockfire banner do y, giełdy Kraken, która zobaczy The World Most Secure Crypto Exchange, czyli najbardziej bezpieczna giełda. No i tu są linki do innych giełd. Natomiast ten banner właśnie z tego projektu, który właśnie Ci przed chwilą pokazywałem, że on już zaistniał. sobie zamieszczasz tutaj po kliknięciu w niego, przyskakuje ci do strony. Na tej stronie, za chwilkę, jakbyśmy to odświeżyli, tak jak teraz to zrobię, to zobaczysz, że w tym momencie pojawia ci się właśnie portfel MetaMask, do którego musisz się zainstalować czy zalogować, żeby takie na przykład reklamy wykupić. No i przez 24 godziny od wejścia, czyli od Twojej akcji którą podejmiesz, jeżeli chodzi o kwestię wykupienia tutaj reklamy na przykład, to ym, następuje tak zwany proces aukcyjny. No i jak kto wygra ten proces aukcyjny, to jest 14 dni taka reklama zostanie sobie na danej stronie. Więc to jest bardzo fajna rzecz, którą możecie już wykorzystywać. Jeżeli ktoś z Was na przykład prowadzi swoje własne strony internetowe, blogi, vlogi i inne rzeczy, to można właśnie taką funkcjonalność już zaimplementować na swojej stronie. Jeżeli macie pytania, w jaki sposób, no to dajcie znać. Jeżeli ktoś ma duży ruch u siebie, ja takiego na stronie ruchu dużego nie mam, ale jeżeli ktoś ma duży ruch, może właśnie sobie zaimplementować takie miejsce tutaj na reklamę, żeby później osoby. Klikały właśnie w takie reklamy i znalazły sobie tutaj to miejsce. Jak widzisz, to jest za jedną setną Ethereum czyli Etera dokładnie, czyli w tym momencie mamy 4 euro za taką reklamę, czy powiedzmy za okrągleni ich będzie 5 euro, czyli 25 zł za 14 dni takiej reklamy, to jest akcja. Nazwijmy to początkowa, czyli od, te, od tego może się zacząć aukcja, którą możesz wygrać na różnego rodzaju stronach, jeżeli ty na przykład będziesz chciał wziąć w tym udział, albo ktoś po prostu u ciebie coś takiego zakupi. Więc bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, kolejna implementacja ogólnie świata kryptowalut do takiej rzeczywistości, którą mamy na co dzień, czyli właśnie jako aplikacja, dodatek, plugin do WordPressa. Inna informacja, to jest mega bullish, jeżeli chodzi o właśnie milenialsów, którzy na lata do przodu zbustują, czyli dadzą takiej pary do tego rynku. I to się opiera między innymi na kilku rzeczach. Zobacz, mamy transformację majątku od baby boomerów. Baby boomersi to są ci, którzy się urodzili w latach 50., czyli właśnie po II wojnie światowej, i oni spowodowali, że mieliśmy olbrzymi przyrost rynku, między innymi właśnie baby boomersi. To były te osoby, które kiedyś inwestowały w akcje. A jak oni inwestowali w akcje, to cena rosła mocno do góry, dlatego że ich było bardzo dużo. Nastąpi w tym momencie właśnie ten transfer tego majątku od Baby Boomers'ów do milenialsów. A milenialsi idą we wszystko, co cyfrowe. Stąd też te nasze predykcje związane właśnie między innymi z kryptowalutą, bitcoinem i tak dalej, następują między innymi na podstawie takich oto właśnie informacji. Milenialsi po prostu idą. Rzeczy, które są wirtualne, łatwe, są na komórce i tak dalej. No i jak zobacz, tutaj jest jeszcze jedna taka dana, że zarządzane portfele, tak, czyli assets under management, czyli walory pod zarządzaniem kogoś, jakichś firm, osiągnęły 10 biliardów, triliony po angielsku to są biliardy dolarów i zwiększyły się od 2013 roku o 55%. I teraz tutaj jest taka predykcja odnośnie tego, że właśnie zwiększy się jeszcze bardziej ta kwestia zarządzanych pieniędzy właśnie takich milenialsów, które odziedziczą te pieniądze od baby boomersów i to pójdzie w świat krypto. Więc mega, mega um, taka informacja, która właśnie ma zrobić takiego boosta na tym rynku, więc jest to bardzo ciekawe jak to właśnie Przyłożę na nasze wyniki, jeżeli chodzi o of value, czyli na, na ocenę naszego bitcoina. Kolejna rzecz to real world use cases, czyli e, case, takie z życia codziennego, które możemy już używać na różnego rodzaju projektach DeFi, jak Nexus, Elrond, Blockstack, BlockFi, e, Celsius, o których wszystko w tych projektach będziecie mieć też filmiki i porównania, co one dają, czego nie dają i tak dalej, jak założyć tam konta, jak możecie z nich korzystać, no to te właśnie Real World Use Cases, czyli takie te z rzeczywistości rzeczy, które możemy sobie na co dzień używać, to przyciąga olbrzymie inwestycje, czyli instytucje, które posiadają kapitał, właśnie do tego, żeby można było zainwestować w krypto, i oni tutaj określają między innymi jako jeden taki, jedną z takich rzeczy, która powstrzymywała, to, że nie było takich on-ramp, czyli nie było takich możliwości wejścia na ten rynek. Co zresztą zaraz będziemy też widzieć w kolejnej informacji. Tutaj mamy instytucję, jak Mass Mutual. To jest instytucja ubezpieczeniowa. Która ma 169 lat, czyli taka stara instytucja, nazwijmy to albo konserwatywna, klasyczna, albo może z tradycjami po prostu. Ona zainwestowała 100 milionów dolarów w bitcoina. Więc zobacz, mamy pierwszego ubezpieczyciela, który nazwijmy, co się tym chwali. I kiedy, dlaczego on się tym chwali? Zaraz ci pokażę. Zobacz, tutaj mamy 5470 bitcoinów, które kupili po 18300 dolarów. No i teraz tak. Większość osób zastanawia się, czy cena 18 tysięcy dolarów to jest w ogóle cena, przy której warto wchodzić. A ktoś jak Mass Mutual wchodzi sobie za 100 milionów i stwierdza, że oni chcą mieć jakiś umiarkowany, tak, ale znaczący udział w rosnącym rynku walut cyfrowych. I dlatego wchodzą właśnie do Bitcoina. I tutaj nawet podają, jaki kawałek swojego portfela, czyli GIA, to jest General Investment Account, jaki procent swojego portfela właśnie zainwestowali w Bitcoina, czyli to jest, zobacz, poniżej 1,1% w ogóle, procenta, tak? Czyli bardzo, bardzo, bardzo mało, to jest 100 milionów dla nich. I to, co tam wcześniej też mówiliśmy, że jeżeli ktoś inwestuje 1% swojego portfela, to już jest ok, ale zobacz, oni inwestują nawet 0,4%, czyli jeszcze mniej, dla nich te 100 milionów to tak naprawdę nic nie znaczy. Jeżeli to wzrośnie, no to super, jeżeli nie wzrośnie, to tak naprawdę nic nie zaważy to aż tak bardzo na ich wynikach generalnie. Oprócz tego, że oni kupili bitcoina za 100 milionów, to jeszcze wsadzili 5 milionów w spółkę, która trzyma 2,3 biliona, czyli miliarda dolarów w krypto. No więc co jest ciekawe, bo zwiększyli po prostu swoją ekspozycję, czyli w ogóle pojawiła się ich ekspozycja na rynku kryptowalut. I myślę, że takich instytucji, które wejdą i wrzucą, zobaczcie, 100 milionów. Tak, mamy 100 milionów. Jak pamiętasz, dziennie na rynek obecnie przychodzi około 18 milionów dolarów nowego Bitcoina, bo to jest te 900 dolarów, tak? Czyli oni kupują powiedzmy 5 dni podaży nowego Bitcoina. To jest bardzo dużo tak naprawdę. No i teraz jeżeli oni wsadzili tutaj 0,4%, a pojawią się inne firmy, które będą wrzucały na przykład właśnie po 100 milionów i tu będzie stanowiło taki nawet odsetek bardzo, 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 bardzo mały tak naprawdę. To zobacz, jak te liczby już robią robotę dla całego rynku kryptowalut. Więc to są takie rzeczy fundamentalne, które powodują, że w dłuższej perspektywie będziemy widzieć wzrost na Bitcoinie, tak? Natomiast oczywiście pamiętaj, krótka perspektywa jest taka, zawsze znajdują się wieloryby, które w danym momencie przychodzą i zrzucają Spekulacyjnie swoje bitcoiny, żeby po prostu tutaj zrzucić, powiedzmy, do tej ceny, oni tutaj łapią tą cenę, a tutaj sobie później odkupują, żeby znowu zwiększyć swoją ilość. To jest po prostu czysta spekulacja. Jeżeli masz dużo kapitału, to na takim rynku jeszcze można na niego wpływać. Natomiast w czasie, myślę, że za około pięciu lat, ten rynek, który już urośnie, strzela, w przyszłym roku będzie miał już znacząco powyżej 1 tryliona przepraszam nie tryliona tylko w tej chwili mamy miliardy czyli jednego biliona w języku polskim miliona nie w języku angielskim jednego miliona dolarów to od tego momentu też pójdzie to bardzo mocno w górę czyli on przyspieszy i za każdym razem jak będziemy uzyskiwać nowe progi to tak naprawdę ten rynek będzie dużo może będzie można go dużo mniej zmanipulować ze względu na ilość kapitału, która tam jest czyli teraz jak ktoś ma tysiąc bitcoinów no to on przychodzi, zrzuca i ma wpływ na rynek tak, jak ktoś ma 10 tysięcy bitcoinów, to on tym bardziej przychodzi na rynek i ma to znaczenie, jak wchodzi na giełdy i na przykład to zaczyna zrzucać. Ale na przykład jak będzie to w przyszłym roku, to będzie to już mniej znaczące. Oczywiście to ta ilość tysiąc bitcoinów to ona cenowo wzrośnie, wartościowo wzrośnie, więc jak oni będą przychodzić, to pewnie będą rzucać wtedy już 500 Bitcoinów załóżmy i to będzie robiło robotę. Natomiast wartościowo, wartościowo to będzie miało zupełnie inne znaczenie. Okay, idziemy dalej do informacji kolejnych. To jest ta firma, przez którą właśnie oni zainwestowali, czyli zobacz, oni tutaj właśnie mówią Bitcoin for institutions and private clients and banks, czyli dla instytucji, prywatnych klientów i dla banków. I jak widzisz Takich firm, tak zwanych on-ramps jest już coraz więcej, co umożliwia właśnie adopcję Bitcoina i wejście po prostu różnych instytucji, firm, banków, portfeli zarządzających hedge fundów do rynku krypto. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o rynek krypto, to mamy taką informację z Uniswopa, że będziemy mogli znowuż mieć tak zwane transakcje anonimowe. Teraz, kiedy dokonujemy transakcji na rynku Uniswoupa, no to, to bezpośrednio pokazuje się nasz portfel i widać, jak z jednego portfela idzie na drugi portfel. Natomiast oni chcą tutaj dać dodatkową taką korzyść, czyli powrócić do tej korzyści, w której będzie to jakby utajnione. Czyli będzie dokonywała się transakcja, ale nikt nie będzie widział, na jaki portfel te środki wypływają po dokonaniu takiej transakcji, co moim zdaniem jest bardzo ważne na tym rynku, jeżeli chodzi o DeFi. Kolejna rzecz, insanely, czyli szalenie byćos, szalenie, insanely bullish. Glassnote CTO, czyli to jest członek zarządu odpowiedzialny za, technikę, za sprawy techniczne. On przewiduje, że rynek wzrośnie dziesięciokrotnie od tego momentu. Czyli jeżeli mamy bitcoina na poziomie 20 tysięcy, to gdybyśmy mówili o tym, że będzie mieć wzrost 10 razy, to jest 200 tysięcy dolarów. Dlaczego on tak mówi? Glasno to jest taka firma, która ma w tej chwili chyba najwięcej statystyk, jeżeli chodzi o udział na tym rynku i pokazuje najwięcej rzeczy związanych właśnie z analizą tego, co się dzieje na łańcuchach. I w szczególności na łańcuchu bitcoina. I oni analizując to, co się dzieje, patrząc jaki jest napływ środków, wypływ środków, porównując to do 2017 roku i tak dalej, oni przewidują, że na podstawie tych wszystkich właśnie indeksów, które tutaj są, to bitcoin wzrośnie do ponad 200 tysięcy dolarów. Biorąc pod uwagę, że jest to firma ClassNote, to powiem, że jak oni coś takiego podają. To podobają mi się takie liczby. Dlaczego mi się podobają takie liczby? Bo to nie są rzeczy, które są wymyślone z powietrza i powiedziane, a bo rynek osiągnie taki, taki poziom, albo coś tam. Nie, to są rzeczy oparte o analizę, która jest na łańcuchach związanych właśnie z Bitcoinem. Więc to nie jest wróżenie z fusów, jak tutaj jest, tylko to jest oparte o rzeczy powiązane bezpośrednio z liczbami. Takimi jak to, czy właśnie jak NuPL, i takie inne indeksy, które możemy sobie właśnie tutaj posprawdzać na Glasnodzie, to takie rzeczy powodują, że warto zmienić czasami swoją strategię. I oni mówią, widzisz tutaj, że ten rynek może osiągnąć 286 tysięcy dolarów. Więc jeżeli ja zakładałem, że kolejny rynek byczy, czy kolejna bańka to będzie rząd 100, może 150 tysięcy dolarów, tak. Tak naprawdę minimum to zakładam od 50 do 150. Taki przedział sobie założyłem. Natomiast strzelałem, że gdzieś koło 100 tysięcy będziemy mieć bardzo mocny odpływ, dlatego że to jest silny próg psychologiczny, mega silny próg psychologiczny i strzelam, że albo przebijemy ten próg bardzo szybko. Albo dobijemy właśnie tych 100 tysięcy, tutaj będzie mega dużo pewnie zleceń ulicy, która zrealizuje swoje zyski, być może wtedy też będą realizowały wieloryby. Jeżeli tak będzie, to będziemy widzieć na przykład właśnie kwestię z 30%, 40% może odpływu kapitału. O, tak obstawiam, że właśnie tutaj powstanie taka duża korekta i będzie trzeba zobaczyć, właśnie co jest na klasnocie, jeżeli chodzi o dane. Czy kapitał, czy Bitcoin generalnie odpływa, czy dopływa w dużej ilości z giełd? Co się dzieje na tych łańcuchach? Jakie są ruchy? Czy to są kwestie tylko i wyłącznie kapitału takiego spekulacyjnego? Czy właśnie wtedy faktycznie osiągamy tą bańkę na Bitcoinie i możemy mówić, że wtedy będziemy mieć nawet jeszcze większe ruchy typu 50 do 80% w dół od tego momentu? Zobaczymy, to też jest kwestia tego, w którym będzie momencie, tego jak będzie wyglądało otoczenie ogólnie ekonomiczne i prawne wokół kryptowalut, więc myślę, że to taki poziom 100 tysięcy to będzie mega istotny. Natomiast na pewno nie będę wyprzedawał tutaj wszystkiego, tylko biorąc pod uwagę właśnie to, że jest sobie taka firma jak Lastnote, to zostawię sobie jeszcze na pewno kilka frakcji Bitcoina na to, żeby sprzedać właśnie to powyżej 200 tysięcy dolarów. No więc zobaczymy, jak to będzie w tym przyszłym roku. I właśnie z takich informacji na łańcuchach możemy m.in. wyczytać, że ponad 43 tysiące bitcoinów opuściło giełdy w jednym dniu, i to jest najwyższy rekord, jeżeli chodzi o opuszczenie takiego, takiej ilości bitcoina od 2017 roku. No i tutaj oczywiście pojawia się pytanie, skąd taki duży ruch? Czy jest to ruch związany z tym, że właśnie wyprzedała się tak zwana ulica, czyli nazwijmy to małe i słabe ręce, i trafia to do dużych i większych i silniejszych rąk, które czekają i skupują już w tej chwili bitcoina, bo wiedzą, że ten ruch będzie olbrzymi do góry? Czy po prostu bitcoin na razie schodzi, krótko mówiąc, do podziemia i ludzie wybierają swój kapitał i czekają ze względu na to, co się ogólnie wydarzy też na rynku związanym z prawem wokół bitcoina? Ciekawy news z Polski, Janusz Palikot, pewnie go znacie tokenizuje beczki whisky, inwestycje już od 100 zł, więc ciekawe, bo będzie można za 100 zł kupić sobie udziały w beczkach whisky i mieć po prostu to w wirtualnej postaci, a nie w postaci czegoś, jakiegoś tam papierka czy coś w tym rodzaju, tylko będzie można mieć jakiś token, nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem, jak się nazywa, będziemy mieć jakiś token i tym tokenem będzie też można na giełdach handlować, to będzie w ogóle ciekawe, czyli kupujesz na przykład taki token za 100 zł, takie ta inwestycja jest oceniana jako inwestycja z sukcesem i na przykład takie coś zaczyna rosnąć i sprzedajesz to później za 130 zł. Mega fajna sprawa i fajnie, że wymyślił to Polak Janusz Palikot, więc zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Kolejny mega duży news to 24 godziny do funduszu Grayscale. Jak wiesz, oni w tej chwili mają już bardzo dużo bitcoina, mega dużo, chyba ze 3% już jest ich wpłynęło 1300 bitcoinów i 100 tysięcy eterów. Jeden tylko i wyłącznie dzień. Więc jest olbrzymi napływ kapitału właśnie do rynku krypto, do tych inwestorów, nazwijmy to, którzy inwestują poprzez instytucje i możemy ich nazwać whales, bo jak oni kupują, to to są inwestorzy, którzy strzelam, e, wsadzają minimum około pewnie 10 bitcoinów. Jeżeli dobrze pamiętam, to tam można do grayscale wsadzić 20 tysięcy i to jest minimalny papier, który można było zakupić, jeżeli chodzi właśnie o ten fundusz Grayscale na Bitcoinie. Nie pamiętam dokładnie jaka jest ta liczba, natomiast to są duże portfele, dlatego że ci ludzie kupują też z tak zwanym premium, oni za to płacą, bo oni nie kupują Bitcoina do swojej kieszeni, tylko oni je przytrzymują przez firmę Grayscale. Ale zobacz jaki jest napływ, oni po prostu w jeden dzień dokupili aż tyle i ciągle ten dokup istnieje, jeżeli chodzi o firmę Grayscale, więc można sobie zawsze sprawdzić na ich stronie, czyli nie na stronie, tylko tutaj, na stronie Bitcoin Treasures, można sobie sprawdzić, ile mniej więcej już w tej chwili bitcoina jest w różnego rodzaju instytucjach i pewnie tutaj ten grayscale powinien sobie funkcjonować, czyli nie pewnie tylko na 100% on tutaj jest i zaraz sobie zobaczymy, ile oni mają w tej chwili bitcoina. Jest 2,6% ogólnego dostępnego bitcoina. Jak pamiętasz, tutaj były ostatnią liczbę z tydzień temu gdzieś 401, 402, jeżeli dobrze pamiętam. Więc ta liczba tutaj non stop rośnie. Nie wiem, czy tutaj mikrostrategii mamy już dodany też ten ich ostateczny zakup. Nie, mamy tylko 475 milionów, czyli nie ma tutaj jeszcze zakupu tego Bitcoina. Nie wiem, czy został on zrobiony, bo może jeszcze nie został, ale oni w tej chwili, przepraszam, 650 milionów dolarów zebrali, tak? I to też zostanie tutaj dołączone. Więc zobacz, oni już w tej chwili swoją ekspozycję mają na ponad miliard dolarów, jeżeli chodzi o bitcoina. Więc naprawdę dzieje się to, co myśleliśmy, że wydarzy się w 2017 roku, nie wydarzyło się właśnie ze względu na to, że nie można było, nie było takich instytucji, które mogły założyć takie konta i przytrzymywać środki na przykład dużych instytucji i je chronić. W tym roku, w 2020 roku to już dojechało. Jak pamiętasz filmik sprzedwczoraj, bodajże Mike Nowograd, który właśnie o tym mówił, że to już w tej chwili jest arrived, czyli że to już przybyło, że to już mamy i w tej chwili te on-ramps, czyli właśnie on-ramps to takie jakby te nazwijmy to wjazdy jak na autostradę, to się nazywa też on-ramps, to jeżeli mamy takie on-ramps to jest właśnie to, że tym oni się mogą podłączyć do rynku. I nie było czegoś takiego jak te on-rams, czyli te, takie podjazdy, żeby wjechać na tą autostradę. Czyli autostrada Bitcoina sobie jechała, ale ludzie tutaj stali i nie mogli na nią wjechać, bo nie mieli jak, nie mieli do tego możliwości, bo jak wiesz, rynek po prostu jest mocno regulowany, więc oni nie mieli takiej możliwości, żeby się podłączyć z większym kapitałem. Przed chwilą wam podałem informację związane właśnie z Mass Mutual, i zobacz, tu jest przewidywanie, że znowu, że biliony, czyli miliardy dolarów, miliardy wpłyną do rynku jeżeli chodzi o firmy ubezpieczeniowe. To jest pierwsza firma, która pokazała, że oni wchodzą w to, a pozostałe firmy ubezpieczeniowe też do tego dołączą. Więc no słuchajcie, to naprawdę w tej chwili się już dzieje. Więc jeżeli chcecie się załapać na tak zwany pociąg, to rozważcie, pamiętajcie ja nie jestem doradcą inwestycyjnym ja patrzę tylko i wyłącznie ze swojego punktu widzenia, patrzę w jaki sposób i to, co się dzieje na tym rynku, łączę jakieś fakty. Sam jestem inwestorem na tym rynku i wiem, że to, co się w tej chwili dzieje, patrząc też na to dane historyczne, to jest olbrzymia zmiana w podejściu do kwestii kryptowalut i bitcoina. I nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o tym, że ktoś mówi, że coś zrobi na zasadzie a wejdę, bo mi się to podoba, tylko ludzie. I firmy wchodzą. Ci wrzucili 100 baniek. Tamten wrzucił 425, później 50, później jeszcze 650. tak? Grayscale kupuje w imieniu różnego rodzaju indywidualnych osób i także firm. Więc to nie jest coś, co my mówimy sobie, że to się wydarzy, tylko to się przez cały czas dzieje. Mamy olbrzymi napływ kapitału do rynku krypto. Hipoteza, że ta cena, czyli nie cena, tylko że te 650 milionów, które MicroStrategy w tej chwili... Będzie kupowała bitcoina i jeszcze nie zostało wliczonych w cenę, co oznacza, że krótko mówiąc, cena powinna być wyższa. Kolejna informacja jest taka, że dzisiaj mamy dzień, w którym są robione tak zwane snapshoty na adresach XRP, aby otrzymać free sparka jako airdrop. Natomiast jak popatrzymy sobie, to mamy już godzinę 14, więc mamy już po tym snapshocie na giełdach, bo jeżeli ja dobrze pamiętam, to oni mieli to zrobić o godzinie 12:00 Central Time. Więc godzinę temu, bo, albo dwie godziny temu, więc jesteśmy po. Jak na razie nie widzimy tutaj żadnego ruchu w dół, jeżeli chodzi o zrzut. Pojawił się on faktycznie jeszcze wczoraj, bo widzimy tutaj był jakiś większy tam zrzut. Natomiast mamy przez cały czas jesteśmy powyżej 50 centów. Jeżeli się utrzymamy na tym punkcie tutaj na tym XRP, to najprawdopodobniej XRP zaatakuje kolejne poziomy, jeżeli chodzi o. Rynek, a tym kolejnym poziomem będzie dolar. Więc no, jeżeli przekroczymy dolara, to będziemy już mieli bardzo, bardzo fajną drogę w górę, jeżeli chodzi o XRP. Zobaczcie, jaki to był duży wzrost. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to wzrost był rzędu 150%. Tak, 100, nawet 90%. Wow, niesamowite od 15 listopada, tak? Można 190% było zrobić na XRP. Właśnie między innymi z tym airdropem, w takich sytuacjach zazwyczaj to spada, a po zazwyczaj tutaj wzrasta, przepraszam, a po zazwyczaj spada. Ale zobaczymy, bo tutaj mamy kilka punktów. Jak widać, te 50 centów się mocno broni, więc to jest ciekawe. Strzelam, że jednak pójdziemy tutaj do góry, być może jeszcze spadniemy tutaj na poziom 40 centów, i później już faktycznie zaatakujemy poziom 1 dolara. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast airdrop dzisiaj nastąpił. Kto miał xrp, dostał za darmo kolejnego sparka. To są takie gratisy, jeżeli coś jest oparte na jakiejś sieci. I taka informacja. Top crypto adoption czyli że adopcja bitcoina przyszła w końcu w 2020 roku że nie w końcu, tylko w końcu przyszła w 2020 roku i sprawdziło się to, co było kiedyś przewidywane. E, I tutaj takie pytanie, czy krypto jest lepsze niż gotówka? Tak, jest lepsze niż gotówka, bo gotówkę mogą ci ukraść. Krypto nie są w stanie. E, ether, który przeskoczył swoimi rezultatami Bitcoina i nie tylko, jeżeli chodzi... O przyrost, jak pokazywałem na jednym z filmików wcześniej, czyli, że Bitcoin, tak krótko mówiąc, narysujemy sobie tutaj taką linię. Bitcoin był gdzieś tak, a Ether poszedł sobie gdzieś tak. Więc jakby jego przyrost, tak, Etheru był dużo większy niż przyrost Bitcoina, ale też pod innym względem, jeżeli chodzi o sieć Ethereum, pomiędzy, jeżeli chodzi o jej rozrost i to, co się dzieje na sieci Ethereum, jest w tej chwili bardzo, bardzo, bardzo mocne. No i dlatego przewiduję, że w ciągu kolejnego roku Bitcoin jak przyrośnie około 5 razy, a jak widzieliście te wiadomości z Glassnode'a, czyli Williego Wu to będzie ponad 10 razy, to jeżeli tak będzie to Ethereum wzrośnie 20-30 razy od tego momentu, czyli to są jakieś olbrzymie liczby. Jeżeli w tej chwili mamy 600 dolarów za Ethereum, Miałoby to wzrosnąć 20 razy, to masz 12 tysięcy dolarów. 30 to jest 18 tysięcy dolarów. Ja przewidywałem, że zobaczymy Ethereum na poziomie około 15-20 tysięcy dolarów. Dlaczego? Dlatego, że strzelam, że Ethereum w tej chwili, czyli sam Ether jako ich token, że on będzie wyceniany mniej więcej na poziomie tego, co było, na, co było, jeżeli chodzi o wycenę bitcoina w 2017 roku, a nawet więcej. Między innymi jest jedna z takich rzeczy, która zatem przemawia, to jest użyteczność, która jest bardzo duża w Ethereum, a na sieci Ethereum. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz. W 2013 roku, kiedy mieliśmy tą bańkę na Mt. tam było 1200 dolarów. Natomiast o, poprzednia bańka zakończyła się na 20 tysiącach dolarów na bitcoinie, ale 1500. 92 bodajże dolary na Ethereum. Więc jeżeli Bitcoin, że Ethereum będzie na bańce rosło, to strzelam, że ono właśnie wzrośnie o tyle, co poprzednio Bitcoin w stosunku do poprzedniej swojej bańki. Czyli właśnie te 20 tysięcy dolarów powinniśmy zobaczyć na Ethereum, na Etherze. Więc to jest taka moja predykcja. Ona jest mega, wiem, szalona, natomiast, kurczę, to by było ponad 30 razy od tego momentu. To są olbrzymie, olbrzymie po prostu wzrosty no ale jeżeli tak będzie, to tylko i wyłącznie się cieszyć. Więc pytanie jest, czy jesteś w stanie właśnie zaryzykować na przykład 10% swojego kapitału oszczędności, żeby później mieć wzrost i mieć 30 razy, czyli 30 tysięcy procent w górę. To są ryzyka. Wiadomo, że to może spaść. Do 50, o 50% od tego momentu może spaść nawet mniej, i tak dalej. Zgadzam się. Dlatego nie inwestujesz wszystkiego, co masz, tylko inwestujesz jakąś część swojego portfela. Może być to 1%, o którym wcześniej mówiłem. Może być to 5%, o którym mówił Mike Nowograd, dla osób, które są świeże, jeżeli chodzi o kwestie kryptowalut. Może to być 10%, może to być nawet 20%, jeżeli to odpowiednio sobie zdywersyfikujesz, nawet na portfelu kryptowalut. Ale warto po prostu z tego skorzystać, bo jeżeli nawet Stracisz ten 1% w całości, to Twój portfel całkowicie nie ucierpi, jeżeli jest dobrze zdywersyfikowany. I to właśnie o to chodzi, żeby zobaczyć, w jaki sposób to możesz zrobić. Obejrzę sobie poprzednie filmiki, jeżeli chodzi właśnie o te strategie związane z tym, jak inwestować, ile inwestować. One ci się na pewno przydadzą na tym rynku. Tyler Winklevoss, jeden z multimiliarderów bitcoinowych, określa obecnie inwestorów, tych, którzy weszli jak Paul Tudor Jones czy właśnie Michael Saylor, jako wyrafinowanych inwestorów. Natomiast yy, mówi też o tym, że smartest people in the room, czyli ci najmądrzejsi ludzie, którzy są na rynku, oni wchodzą po cichu i już zajmują pozycję. Więc no, ciekawe rzeczy się dzieją, jak mówię. Dzisiejszy odcinek jest pełny takich fajnych newsów, jeżeli chodzi o to, co się dzieje tak naprawdę na tym rynku. I dokąd zmierzamy, bo tych newsów ostatnimi czasy, takich pozytywnych jest mega, mega dużo. I taki news jakby nie ze świata bezpośrednio Bitcoina, czyli z firmy, która nie powiązana jest w jakiś tam mocniejszy sposób z Bitcoinem. Oni podają tutaj, to takie fajne powiązanie sieci, która serwuje właśnie showarmę. Oni podają, dlaczego według nich Bitcoin jest tym faktycznym store of value w przeciwieństwie do złota. Podają, że między innymi złoto nie ma tylko takiego use cases, czyli takiego użycia jak czysto związanego z pieniędzmi, bo na przykład złoto także jest przemysłowe, czy na przykład mamy też kwestie sieci jubilerskich, jeżeli chodzi o samo złoto. Natomiast Bitcoin jest jakby czysty w oparciu o pieniądz, o przesyłanie. I oni pokazują i oni pokazują, że można przenieść 100 milionów na przykład dolarów z Kanady do Australii i z powrotem w ciągu 2,5 godziny tak. Natomiast spróbuj to zrobić ze złotem. A zobacz, ona na bitcoinie 100 milionów dolarów robisz tak naprawdę 30 minut. Jest już u drugiej osoby, bo mamy trzy bloki i po trzech blokach zazwyczaj to trafia już do, na konto, na portfel osoby, do której to zostało wysłane i z powrotem. Jaka transakcja, wiecie ile kosztuje? Taką transakcję możecie zrobić za dolara 20. <noise> Więc to jest abstrakcja, tak? jeżeli chodzi właśnie o to, co w tej chwili możemy powiedzieć o bitcoinie. I co jeszcze oni tutaj pokazują, taką jedną fajną rzecz, że adopcja bitcoina, jeżeli chodzi o instytucje, jest na samym początku, kiedy złota jest już bardzo zaawansowana. Co oznaczać może, że jeżeli tutaj to zostanie faktycznie jakby tak uznane, to cena złota jeszcze powinna na przykład trochę spaść i ludzie powinni przejść w krypto. A jeżeli mówimy o tym, że właśnie milenialsi przyjmują fortuny swoich, dziadków, swoich rodziców, no to znowuż w momencie, kiedy oni przyjmują, mają złoto i muszą coś z nim zrobić, no to oni mówią, a to może ja wolę wirtual i być może faktycznie w takim krótkim ujęciu gdzieś to złoto jeszcze zacznie nam spadać. Natomiast złoto, ono pozostanie jako chociażby jakiś tam jeszcze aspekt związany z innymi pokoleniami i gdzieś ono będzie funkcjonowało. Natomiast czy ono będzie wzrastało, jeżeli chodzi o portfel, Strzelam, że większość ludzi w tej chwili będzie jednak przechodziła do tych wartości wirtualnych, jak na przykład Bitcoin. Zobaczymy. To jest tylko i wyłącznie jakaś tam predykcja, która pojawia się w różnego rodzaju liczbach. Ja myślę, że dywersyfikacja, czyli część do złota, część do bitcoina, jak najbardziej nie tylko te dwa aktywa, oczywiście jakieś inne także. Na sam koniec chciałem Wam pokazać jeszcze, że warto w tym momencie skorzystać z niskiej ceny. Bo ludzie myślą sobie, jak jest nisko, to jeszcze bardziej spadnie. Natomiast ludzie, którzy myślą o swoich finansach, moim zdaniem, wykorzystują szansę, kiedy jest coś tanie i po prostu to mogą kupić. W szczególności jeżeli to jest przydatne, zobacz, mamy w tej chwili cenę KRO, czyli tego Zero za 50, przepraszam, 58 tysięcznych dolara, Czyli jeszcze niższa wartość niż o której ostatnio mówiłem, tutaj może ona jeszcze spadnie nawet do tych 40, tutaj 40 kilku centów, tak? Ale natomiast to są dobre momenty, żeby zrobić sobie zakup tego kro i zrobić po prostu stejka na tą kartę, o której mówię, i którą no można powiedzieć, że promuję tak naprawdę, bo dla mnie ona jest mega użyteczna. I teraz, jeżeli na przykład tutaj robimy sobie tego stejka, a na rynku BK no To strzelamy, że większość kryptowalut wzrośnie, a w moim zdaniem po prostu wzrośnie. No to jeżeli na przykład teraz kupicie sobie kro i będziecie mieć je zastajkowane na te 6%, które jest, a tam potrzebujemy 2500 kro, czyli w tej chwili to już nam znowu spadło, pewnie jest to bliżej gdzieś 520 zł na 6%, macie tą kartę, na której wydajecie 2% czy coś w tym rodzaju. Czyli dostajcie cashbacku 2% lub 3% w zależności od karty. a jeżeli tutaj to odbije się do góry, no to wasze krok, które było warte na przykład w tej chwili powiedzmy 550 zł wzrośnie na przykład 4 razy do tych 20 to na przykład centów, co jest no bardzo możliwe, bo tu już byliśmy w tym roku. Tak? Natomiast na rynku byka, czyli tej bańce, która będzie w przyszłości, no to ten, to ATH, które tutaj jest, ono zostanie przekroczone, strzelamy z cztery razy. Czyli łącznie możemy mówić tutaj gdzieś o wzroście jakimś 16 szesnastokrotnym. I na przykład po pół roku możesz sobie to sprzedać nawet połowę, coś w tym rodzaju sobie zostawić. Jeżeli tak nawet by było, to zastanawiałbym się, czy nie kupić tutaj powiedzmy 5000 euro teraz, bo jest po prostu tanie, czyli zainwestować 1000 zł. I tutaj jak to już wzrośnie, nawet wzrośnie powiedzmy o dwa razy, tak? czyli wzrośnie gdzieś powiedzmy do tego poziomu, przepraszam, jeżeli mamy tutaj 40 to mamy 8, to jest tu. jakby wzrostu tylko do tego poziomu, to tutaj możesz nawet sprzedać połowę, dostawiasz sobie 2500 kro, żeby dalej korzystać z tej Ruby Steel karty tak? i tyle. I już odzyskujesz sobie całkowity wkład, bo już zarobiłeś po prostu na to, i ty stejkujesz tak naprawdę za darmo. Więc to jest według mnie dobry moment, żeby właśnie wejść i zakupić sobie właśnie kro, po to, żeby zastejkować, otrzymywać 6%, korzystać z tej karty, a przy okazji jeszcze spekulacyjnie pomyśleć o tym, że za pół roku to ci może po prostu wzrosnąć i będziesz miał przez cały czas kro na użytek właśnie takiego stejku za darmo, całkowicie za darmo. Tak? Także to jest taka moja spekulacja, którą możecie wykorzystać. Kolejna rzecz dla przypomnienia: BlockFi. Na którym możesz deponować swojego bitcoina, litecoina, Ethera, po to, żeby mieć odsetki. I tutaj na przykład, jak zdeponujesz 1 dziesiątą bitcoina na 6 miesięcy, to zarabiasz 53 dolary, czyli w momencie, w którym stykujesz sobie 1 dziesiątą bitcoina, to jest tyle: 1800 dolarów, razy 3,70, 6660 złotych, dostajesz 53 w zakrągleniu 40 razy 370 przez 6660 zł 3% w pół roku od tej kwoty no to myślę, że nie macie takiej lepszej lokaty a jeszcze biorąc pod uwagę, że właśnie Bitcoin potencjalnie wzrośnie, a ty dostajesz wynagrodzenie tutaj nie w dolarach, tylko w Bitcoinie, jeszcze lepsze dla mnie rozwiązanie. Także BlockFi jak widzisz 6% w skali roku API API yy, Ether 5,25 Litecoin, 5%, no mega, PAX, PAX GP, czyli złoto na 5% doprecyzowania, mega fajne takie rzeczy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Tutaj to, o co chciałem pokazać, to pod każdym filmikiem macie właśnie mega dużo linków, z których możecie skorzystać. One są pogrupowane, czyli gdzie kupić kryptowaluty, gdzie pomnażyć kryptowaluty, gdzie je przechowywać. Jak widzicie, tutaj jest zrobiony filmik już porównania ledgera i trezora, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, także możecie z tego śmiało korzystać. No i po prostu zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz zawsze pod filmikiem. Jest on mile widziany, żeby się pojawiły tutaj jakieś komentarze. Jeżeli są jakieś rzeczy, które potrzebujecie, po prostu śmiało piszcie. Mi się później to w powiadomieniach pojawia i staram się odpisywać na wszystkie. Jak widzisz, tutaj nie mam żadnego powiadomienia w tej chwili, bo jestem na bieżąco. I to tyle na dzisiaj. Życzę Ci wspaniałego dnia, no i mega dobrej inwestycji związanej właśnie z kryptowalutami.